Piotrek, co tam? A co, to pijesz już? Nie, tak stało, nie wiem. A co ty taki jakiś w ogóle zdepresjonowany siedzisz? O Piotrek, jedna rzecz mnie trochę smuci. Tyle lat, 6,5 roku już ten kanał prowadzę. Tak brakuje mi tej sławy, kurde, no wszyscy są tacy popularni, gdzieś ich zapraszają, do telewizji wywiady robią. A tak się użalasz się ostatnio na tę popularność, po co ci ta popularność? Przyjdzie sama, jak będzie taka potrzeba, trudno. Coś w jakiś list do ciebie przyszedł w ogóle. Jaki ładny w ogóle, jaka koperta wysokiej jakości. Pan doktor Rafał Kocur, to do mnie. No to do ciebie, no. Ktoś do mnie list tak, wysłał. Tak, tak, bo może... do ciebie było. Uwaga, wojowniku. O, kopertę otwórz tam, gdzie lata temu pożegnałeś swojego przyjaciela. Tam odbędziesz trening. Trening? Przyjaciela? Żegnaj, mój najdroższy przyjacielu. Ale ja wiem, że on jest tam. On jest tam, czeka już na mnie. Kiedyś się spotkamy. Tu chyba o keto ptaka chodzi, Piotrek. To nie masz więcej, nie? Nie miałem więcej przyjaciół. Jednego tylko miałeś. Co to może być? Ninja Warrior Polska. To jest ten program przecież popularny w telewizji, co Karolina Gilon to prowadzi, nie? No to chłopie, patrz jak... dopiero co mówiłeś, że popularności brakuje, patrz jak los kurde ci sprzyja. Jedziemy w takim razie, bo to... To ja też jadę z tobą, muszę zobaczyć to. Trochę leje, Piotrek, kurde, nie? No trochę leje, ale to co? Coś nic, no jestem, nie no, zbyt ciekawy jestem, żeby zobaczyć, chodź, przeczytamy. A to Piotrek leje do cholery jasne, jak tam będą jakieś ćwiczenia kazać mi robić, może ktoś tam będzie faktycznie jakiś głupi. No będą, będą ćwiczenia, ale bo leje, no to jak zrobię? To parasole weźmiemy, najwyżej jakoś tam zrobię. Nie wiem, ale to Hantle, mi się, jak będą, to nie jedną podoba ręką mi się to, powiem ci od razu, na pewno to w skrzynce wyciągnąłeś, to jest oficjalne. No ze skrzynki wyciągałem. Ninja Warrior to przyniósł czy co? No przyniósł. Widziałeś, że ktoś to no, jest nagrane? Ale leje Piotrek. Wim Hof by nie narzekał. Zbliżamy się chyba. Jezu, grób przewrócony keto ptaka jest. O, chamy zdewastowali, dawno nie było nas. Otwieramy, nie? Otwieraj, pokaż. To plomba jest zerwana. Ale jaka ładna kartka, patrz. O kurde. Patrz jaka ładna kartka. Drogi wyłowniku, dobra, czytaj. Baby tu są. To nie. Gratulujemy i witamy w programie Ninja Warrior 2024, edycja specjalnej Trocki. Nie, źle, czekaj. Specjalna, nie, Piotrek. Co ty czytasz, kropka, tak, specjalna. W trosce o naszych uczestników i coraz wyższy poziom programu Ninja Warrior 2024 edycja i nic więcej. Przesyłamy program treningowy. O Jezu. Banalnie. Zrealizuj wszystkie punkty po kolei i w całości. Nagraj krótki filmik z przedstawieniem siebie i wyślij na adres z koperty, a my zaprosimy cię do programu. Faktycznie, Piotrek, dopiero gadałem o tym dzisiaj, kurde, o tej popularności. No widzisz, a ty takie szczęście masz, ja pierdzielę. W telewizji będę, rozumiem? Się trafia, no. W telewizji, ale czekaj, bo tu jest tyle, jeszcze ten... Ale będzie tych. Jeszcze ten a program było jest. Chyba, wyjdę z tyłu. Jeszcze coś jest w tej kopercie. Co to, druczek jakiś do cholery? Druczek? Płacić mi coś każą? 25 zł? Ninja Warrior Deutschland. A tu jest co? Ninja Warrior Polska. Piotrek, na pewno to jest... Sprawdzałeś to faktycznie, czy to jest prawdziwe? No ja nie sprawdzałem tego, no powiem ci, jest... ale logo wygląda na prawdziwe. No niby jest, Ninja Warrior, no tak się to pisze, nie? No ale co, zapłacić? No i co, będziesz płacił? A 25 zł to jeszcze nie dużo chyba, nie? W telewizji będę, Piotrek. No. Ćwiczenia są, Piotrek, takie, tu. Skok warchoła 20 metrów. Ile? Ile tam było napisane? Jak 20 metrów? 20 metrów? Skok 20 metrów? Po tym skoku warchoła, Piotrek, jest coś takiego jak... Małpie igraszki, 30 sekund. 30 sekund? Co to do cholery jasnej jest? Ja myślałem, że pierwsze jest trudne. Co to trzeba robić? No to powiem, to też no, w internecie takie... zobaczysz. Zobaczymy, małpie igraszki. W internecie, brzmi to nieciekawie, szczerze mówiąc. Ostatnie jest... Długie to ćwiczenie, się wydaje. Obślizgły w ślizg ślizgona jeden raz. Po małpych igraszkach obślizgły w ślizg ślizgona jeszcze, żeby zrobić. Jeden raz. Jeden raz to musi być trudne jakieś. Do raza dobrze, tak. No i tyle w sumie. Nie ma tego dużo, Piotrek. To są trzy ćwiczenia tylko do nagrania. Trzymam kciuki. O, jeszcze jest napisane. Trzymam kciuki. Ta strasznie mi zmokła ta kartka. Prowadząca Karolina Gilon. O kurde, Karolina Gilon sama napisała. Zdjęcie nawet jest chyba jej. Przecież to nie ona do cholery. Ja gdzie to jest Karolina? Ja nie wiem, jak ona wygląda. Co ty, to nie jest Karolina, ona ma tatuaże ma. Bicepsy ma duże chyba, tak? No taka jest fitness. Taka ubita. No tak, nie, tak. Taki kawał baby, tak? Kawał nie, ale to taka dobrze wygląda.
Czy jest jakieś zdjęcie stokowe? Nie wiem, jeszcze płacić każą, Piotrek, mi to coś, nie wiem, ten śmierdzi brucek, ci to też ten teraz? Ten brucek najbardziej mi śmierdzi. Śmierdzi to teraz, no ale dobra, no to kurde, odeślemy 25 zł za telewizję, to jeszcze nie jest tak źle. Nagrajmy może wstęp najpierw, ja się przedstawię, wiesz, bo to takie tam zawsze jest, nie? Żeby mnie wzięli, oni ekstrawertyków chcą, nie? Tak, tak, tak. To no ja to... kurde introwertyk jestem. Fryzurę mam dobrą, taką ekstrawertyczną. Super jest, super, idealna. Dobra. Cześć, nazywam się Rafał Kocur i prowadzę kanał Keto Kocur. Znany jestem z tego, że jem tłuste rzeczy i padnę na zawał kiedyś, ale dziś chciałbym wam pokazać, że nic nie jest niemożliwe. Możliwe. Chciałbym państwu pokazać... ślizgona. Specjalnie dla was, prowadzący, i dla pani Karoliny Gilon prezentujemy teraz umiejętności, które przydadzą mi się do pokonania tej góry. Jak to? Toru chyba. Toru. Toru Warrior Ninja. Poland, Deutschland, Poland. Poland. To Deutschland chce pieniądze. Ale cholera Deutschland pieniądze. Deutschland pieniądze, pieniądze, oni zawsze chcą od nas. Zawsze, no. Ciekawe, co to za trener, Piotr, rozpisywał ten plan, nie? To chyba zna się na tym, nie? To na pewno. No zmierz mi, a ja będę wiedział, gdzie skoczyć. No tu. Przysadź się porządnie. Pokaż, że potrafisz, bo cię nie wezmą. A gdzie chłopie, nie ma szans. Możemy się odbić, a można się odbijać? Nie ma napisane. A to nie jest nic. Napisane, że, nic że nie ma nie? Napisane, że nie można. Nie ma nic. To dobra, to czekaj. No gdzie tam dolecę, no? Spróbuj. Doleci. Jak to pierwsze było takie bardzo trudne, to małpie to drugie nie to wiem, jest czy trzeba z kimś zrobić, czy samemu. Jak małpie, to chyba w stadzie. No szukaj, czekaj, aż ktoś przyjdzie, trzeba czekać. Zimno, Piotrek, mi strasznie tu. Chciałbym zaprezentować małpie igraszki, że tutaj jest zmiana klimatyczna i tam są gałęzie, na których będę się igraszkował, to kurtkę muszę założyć, tak. Zapraszam. Ja myślę, że tu małpa by tak dobrze się spełniła, nie? No. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Zobaczysz w internecie, jak to wygląda. Czeka, sprawdzimy zaraz. No powiem ci, znalazłem, ale nie wiem czy... No zobacz sam. Teraz na jakiej platformie to leci? Bo chyba nie w telewizji. Ostatnie co to było? Jakieś w ogóle? Ten ślizg obślizgły. Obślizgły, wślizg, ślizgona. Nie wiem czy chcę, żebyś sprawdzał w ogóle to. W ogóle ja myślałem, że to inaczej wygląda ten program. To o co w tym pierwszym chodziło skoku? To teraz też się zaczynam zastanawiać, nie? Na co to trzeba skakać? Może 20 m to nie metrów, tylko minut. Powiem klasyk, czyli mogłem żyć bezpiecznie. Wolę chyba żyć bezpiecznie. Chodźmy na siłownię, zrobić trening siłowy. To co, zlewamy temat całkiem? Zlewam. Ja to zmontuję, pokażę jak to wyglądało ludziom, ale... No, to nie dla mnie. Sport. Zresztą na ketosie i tak nie ma wydolności. Już się zmęczyłem samym tym skokiem. Nie będę robił, chodź! Czekaj, sprawdzę te małpie igraszki jeszcze raz. Dupę se sprawdź. Nie będę... Rafał, ale różne są igraszki. Nie tylko to takie, się... co, to pierwsze to, lepsze. To daj, nagramy ciebie. Masz rób igraszki. Tak, troszeczkę. Na siłownię się wysikamy. Jak ludzie przychodzą na siłownię, to często mam, odnoszę wrażenie, że przychodzą ćwiczenie jest drugorzędne. To jest dodatek tylko. Ja rozumiem, że niektórzy dbają bardzo o higienę i takie tam, ale przychodząc na siłownię, podstawowym warunkiem powinno jest. Być to, żeby kupę, zrobić udany trening. Kupę, jak Gracjan Rostocki śpiewał, tak? Na spacerze, pod koniec dnia, ale nie na siłowni, do cholery. Zapomniałem, że była taka głupia piosenka. Była, co? Jaka głupia, do cholery? Ja się na tym wychowałem. No i pod koniec dnia kupę sobie szczeleja. No muszę nagrywać. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy. Często jest tak, że na sukces składają się takie bardzo drobne rzeczy. Na przykład jak przygotowanie. I już zmierzam do mojego wykładu. Dlaczego nie robić kupy na siłowni? Kupa, moi drodzy, w życiu mężczyzny jest to czas, który trochę trwa, tak? Kupę robimy 5 minut, 10 w porywach do 20, w zależności czy ratujemy świat, czy planujemy na przykład wyzwolenie jakiegoś kraju, czy jakąś rewolucję. Dlaczego nie należy robić więc kupy na siłowni? Otóż przechodząc do meritum, okno
toaletowe, którego nie można zaburzać robieniem kupy na siłowni. Mięsień zaczyna się regenerować już po 10 minutach przerwy. Jak wiemy, oddawanie kału może chwilę trwać, więc przedstawię Państwu teraz metaanalizę, która wyświetla się Wam na ekranie. Badanie zostało przeprowadzone na 5000 mężczyzn, którzy robili kupę na siłowni. Pod spodem natomiast jest grupa kontrolna, która nie robiła kupy na siłowni. Zobaczcie, jaki ogromny wpływ może mieć przerwa pomiędzy ćwiczeniami na kupę. Więc zastanówcie się przede wszystkim, czy nie lepiej zrobić kupę przed siłownią, nie zasmradzać przede wszystkim ludziom, którzy chcieliby się wysikać i wznowić trening, aniżeli po prostu robić kupę na siłowni, wpływać na swoją masę mięśniową, na syntezę białek mięśniowych, zaburzać ten bardzo ważny proces w kulturystyce. No i tyle chciałem powiedzieć w sumie. Jestem odporny na zimno. Odporny jestem na zimno. Jedź, czego nie jedziesz? No nie mogę. Pojrzałem na światło. Jak się jedzie tu? O, masz drzwi otworzyć, tak? Niestety, Rafał. Dzisiaj moim samochodem jedzie Piotr, przypomnijmy. Nie tą wypasioną, pieprzoną... Jeszcze mi zgasł! Nie tą pieprzoną, wypasioną furą swoją. I co mi robić? Tradycja... No patrz, sukin syna. Zaciągnij porządnie, bo leci. Tak. On zawsze ma taki podjazd do tyłu. Sranie zawarł. Najważniejsze, co wam w życiu powiem, to here and now and be yourself. To było taki właśnie here and now. To co, Marz, łata też. Czy to jest ta ciemna materia, co odkryli po kosmologii ostatnio? Mądre słowa na schodach. Bo ja wiem, że to jest ciężko sobie wyobrazić, ale jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić. Walt Disney. Więc naprawdę da się nie robić kupy na siłowni. Nagrywaj gołych chłopów w szatni, ale... Co żeś robił? Posikanie się nie myje rąk. Co to jest? Na środku było? Dlatego samą wodą. Piotrek, kulej troszeczkę, znowu, bo ci rentę odbiorą. W miejscach publicznych pamiętasz troszeczkę, musisz kuleć. A dlaczego robimy dzisiaj taki ciężki trening, skoro najnowsze badania wskazują, że to raczej można sobie dupę rozbić? Nie wiem, dlatego to już ostatni pewnie. Ta analiza taka wyszła ostatnio, pewnie każdy ją kojarzy, że całkiem obaliła, że czy robisz 6 powtórzeń, czy 8, czy 10, czy 12, to w ogóle to nie zmienia faktu, że mięsień i tak rośnie w takich samych proporcjach, więc zależy to tylko od ilości kilogramów przeniesionych na ciężarze, więc jak będziesz podnosił 10 kilo 20 razy, to zrobisz większy mięsień niż ten, co 100 kilo raz podniesie. Aha, czyli... Bardzo ciekawe, powiem ci. Przysiad frontalny, czyli moje ulubione, ukochane wręcz ćwiczenie na nogi. Niczym tak nie rozbudowałem siły ogólnej, jak i szerokości mięśnia czworogłowego, jak właśnie tym, co tak szczeliło tam ćwiczenie. Przede wszystkim dostosowane bardzo pod moją skoliozę, bo nie obciąża tak mojego kręgosłupa, jest on bardziej w pionie. Tak jak tutaj u Piotrka widzicie, przy moim przypadku, moich nóg, długości i tak dalej, tego wszystkiego, lepiej wchodzi mi to w czwórki, a nie w sam poślad. Pytacie często, w kogo się wcielam na najcięższej serii. Oczywiście, że w Sarena z Mass Effecta. Wyobrażam se, jak rzucam w matkę Benezję jakimiś gównami. I robię. Że pilnuj pionu bardziej, jak wstajesz, bo się pochylasz. Za mało gówna rzuciłem. W czasach, moi drodzy, pięknego Instagrama i nieomylnych ludzi, którzy zawsze mają rację, zawsze im wychodzi. Chciałbym powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że usiadłem tak, nie zrobiłem 6 zakładanych, a jedynie 5. Po pierwsze, trenujemy dzisiaj o
11, czyli dużo wcześniej niż zwykle, bo zawsze trenujemy około 13-14. Dwa, zimno jak szlak tutaj jest. I trzecie, wydaje mi się, że nie zrobiliśmy rozgrzewki ciężarem już tym docelowym. Jednego powtórzenia jak zawsze robimy, więc skończyliśmy na 90, pyk i od razu pod 105 podeszliśmy takie od razu na serię. Więc to nie ma co mówić od razu, że... To się przyjmował w takim razie, że mu nie idzie, to zawsze są jakieś wymówki. Tak, to w piątek jest kolejny trening, więc zobaczymy, nie? Jak znowu będzie do dupy, to znaczy, że jestem do dupy człowiekiem i wtedy się dopiero okaże. Ale teraz jeszcze be yourself here and now. No. Pamiętajcie, że trzeba sprzątać też po sobie. Nogi zrobione, teraz klata. Rozgrzeweczka. Mało! Choćbym się zesrał, tak lubię przysiad, to nie wyszedł, ale to gówno zawsze wyjdzie. Klatę dzień zrobiłeś? Pieprzonych porażek. A powiem tak, jak klatę zrobiłeś? Nie wiem, samo idzie zawsze. Samo idzie. Ostatnia porażka, znaczy się ostatnie ćwiczenie przed nami, plecy. Klasyka gatunku, czyli ćwiczenie, bo mnie kręgosłup boli. Za czasów, kiedy jeszcze z 10 kg mniej ważyłem i z 10 kg mniej dźwigałem. Ale jak coś jest dobre na bolący kręgosłup, to czemu tego nie robić? O, poszedł. To nie jest tak pięknie jak na innych Instagramach innych ludzi, tych takich pięknych, co im to zawsze wychodzi. Dzisiaj ja nic mi nie wyszło, muszę wam powiedzieć. Nic. Ani fronty pieprzone, moje ulubione ćwiczenie, ani wyciskanie mi nie poszło, bo nie zrobiłem na końcu. Plecy nie wyszły mi, bo za mały ciężar sobie założyłem. Ale co? Koniec z siłownią? Idę, bo nie jestem nieudacznikiem? No nie, w piątek przychodzę i znowu próbuję. I tak całe życie. Dlatego konsekwencja i upór taki nieustanny to są najważniejsze cechy. Przynajmniej w życiu sportowca i w życiu mężczyzny używajcie tego, nie zrażajcie się do porażek, bo pamiętajcie, jak ja często powtarzam, mistrz to jest ten gość, który się od przegrańca różni tylko tym, że raz więcej wstał. Tyle. Ja dzisiaj jestem właśnie prawdziwym mistrzem, bo wstaję, podnoszę dupę i idę dalej. Kręgosłup boli, ale idę, nie? To jest prawdziwy mistrz. Zasłupa za i tak się, i się patrz trochę, wiesz? O tak, ale takim bardziej miną taką... To już głupie, Piotrek, to nie jest motywacja. Nie, dla mnie jest. Nie by to motywowało. Ludzie właśnie myślą, że przyjdą jak taki Piotr, powiedzą, nie wyszło mi raz, to ja się pewnie do tego nie nadaję. A to nieprawda. Piotr... Ty się nadajesz, to Piotr się nie nadaje. No i pod koniec dnia kupę sobie szczeleja. Piotrek się strasznie zdziwił, jak pokazałem mu, jakiej szmatki używam. A tylko przez chwilę. Tylko przez chwilę potem zrozumiał mój punkt widzenia, dlaczego używam tego jako szmatki. Jako manifest po prostu. To jest taki mój manifest, no. Teraz swoją stronę. Pokaż, czy wycieram. Szkoda marnować, to akurat po starszym bracie mam. Tak, zostało mi z 50. Zamiast sprzedać? Zamiast, tak, kto to kupi gówno? Pamiętajcie, że porażki budują charakter przede wszystkim. Ten kanał to jest jedna wielka porażka sama w sobie, tak? Bo to jest moje życie to raz, ja... Bo tyle pracy to wkładasz. Po pierwsze, od jakichś 6 lat dopiero żyję, tak? Bo zawsze się wszystkiego bałem. Dopiero jak zacząłem publikować i mieć w dupie czyjeś zdanie i faktycznie koncentrować się na sobie, to ja zacząłem żyć, więc samo to już jest ogromną porażką. Człowiek 33 lata, 6 lat żyje dopiero, tak? Chciałbym was wszystkich pozdrowić. Koniec! Oho, budzi się demon, więc muszę się spieszyć. Wszystkiego dobrego, do następnego... Koniec, nie zdążę, koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!